Ostroga piętowa, czyli dolegliwości bólowe w okolicach pięty, bardziej po przyśrodkowej stronie. Metod terapeutycznych 100 tysięcy. Ale wróćmy krok wstecz. Czy na pewno ten pacjent, który do nas trafił, ma problem z ostrogą piętową? Na zdjęciu rentgenowskim często ostroga piętowa wychodzi jako znalezisko przypadkowe, a w diagnostyce mylimy dolegliwości ostrogi z problemami mięśnia piszczelowego tylnego, w których dochodzi do tendinopatii, która daje dolegliwości w podobnym obszarze, bądź możemy mieć problem też z neuropatiami i z dolegliwościami z nerwu piszczelowego tylnego. Jeżeli wykonaliśmy już X terapii, które nie pomogły, wróćmy być może do diagnostyki i sprawdźmy dwie powyższe możliwości. Jeżeli chodzi o diagnostykę nerwu piszczelowego tylnego, musimy wykonać zmodyfikowany test Laseka. W jaki sposób? Nerw piszczelowy tylny przebiega za kostką przyśrodkową i rozgałęzia się na nerw podeszwowy. Aby wykonać zmodyfikowany test Laseka, musimy poprzez nasze przedramię ustawić stopę w zgięciu grzbietowym oraz w pronacji i przez cały test nie wyjść z tej pozycji. Przed ramieniem blokujemy sobie stopę, drugą ręką pomagamy sobie i wykonujemy test Laseka. W momencie, jeżeli dolegliwości bólowe wystąpią nam w tym obszarze, możemy zróżnicować sobie to choćby poprzez zgięcie stawu kolanowego. Jeżeli dolegliwości bólowe ustąpią, może to świadczyć o problemie z nerwem piszczelowym tylnym. Jeżeli będą występowały nadal, znaczy, że raczej to nie jest problem neurologiczny. Jeżeli będziemy chcieli zrobić dodatkową diagnostykę w celu potwierdzenia problemów z układem nerwowym, pamiętajmy, że możemy sprawdzić sobie jeszcze dermatomy, siłę mięśni wskaźnikowych czy odruchy z danego poziomu. Natomiast jeżeli mamy problemy i podejrzewamy problemy tendinopatii mięśnia piszczelowego tylnego, należy zrobić sobie testy mięśniowe w postaci siły mięśniowej oraz testów rozciągnięcia dla danego mięśnia. Po przeprowadzeniu podstawowych testów siły mięśniowej na główne grupy mięśniowe możemy przejść do testu na mięsień piszczelowy tylny. Aby sprawdzić sobie siłę mięśnia piszczelowego tylnego, musimy wejść do jego skrócenia. Jest to mięsień, który będzie wykonywał nam zgięcie podeszwowe oraz supinację. Po wejściu do tej pozycji przyłożę sobie siłę, aby jednocześnie wykonywać zgięcie grzbietowe oraz pronację, a pacjent musi temu testowi oporować. Nie daj mi się zepchnąć. Nie daj. Nie daj. Nie daj. W momencie, jeżeli doszło do większego uszkodzenia, może to już wywołać dolegliwości bólowe w danym obszarze. Natomiast czasami problem nie jest wielki. Natomiast dlatego powinniśmy wykonać to najpierw ze strony zdrowej, potem ze strony chorej i może zdarzyć się sytuacja, że w stronie chorej będziemy mieli mniej więcej 30-50% siły ze strony zdrowej. Po teście siły mięśniowej powinniśmy wykonać test rozciągnięcia, czyli biernie wejść do pełnego rozciągnięcia tego mięśnia, a więc do funkcji przeciwnej. Będę chciał wykonać u pacjenta pełną pronację oraz zgięcie grzbietowe. Jeżeli różnica pomiędzy jedną a drugą stroną będzie istotna, a pacjent dodatkowo powie, że czuje dolegliwości, które występują w tym obszarze, możemy mieć do czynienia z tendinopatią mięśnia piszczelowego tylnego. Jeżeli chcemy pogłębić diagnostykę i nie sugerować się tylko i wyłącznie testami subiektywnymi, możemy wykonać USG danego miejsca bądź odesłać pacjenta na dodatkową diagnostykę USG u ortopedy. Pamiętajmy, że nie zawsze pierwsza technika lecznicza, którą wykonamy na daną jednostkę, musi przynieść poprawę. Ale jeżeli wykonaliśmy 3, 4 lub 5 technik i nie dały one żadnego efektu, wróćmy etap wcześniej, wróćmy do diagnostyki, bo często tam istnieje nasz problem.